Gimp ścieżki. Ścieżki znane również jako krzywe Beziera. Jest to mechanizm opisu kształtów. Tutaj ciekawostka, skąd to się wzięło. To było w latach 60. XX wieku. W firmie Renault inżynier Pierre Bezier pracował nad problemem, jak matematycznie opisać krzywiznę samochodu. I też był jakiś tam program graficzny. To były początki, a dzisiaj w wielu programach graficznych takiego typu narzędzie istnieje. Może zaczniemy od tego, że kartkę powiększymy, będzie nam się przyjemniej pracowało. Czyli tutaj zrobimy tak, zrobimy, klikniemy. Tło jest białe, spłaszcz obraz. O, i mamy taką fajniejszą, większą kartkę. Będziemy chcieli tutaj te krawędzie jeszcze raz, według tej krzywizny na nowo narysować. Narzędzie tutaj do krzywych Beziera. Ja pokażę, że jeżeli się postawi dwa punkty, to później, o, to jest ta nasza krzywa, będziemy sobie tutaj wyginać, czyli będziemy używać takiej techniki, że będziemy stawiać punkty. No troszkę pewnie trzeba intuicji, gdzie te punkty powinny być. Ja myślę, że stawiam to w dobrych miejscach. I teraz tak, ostatni punkt z kontrolem. Po to, żeby ścieżkę zamknąć. Jeżeli punkty są w złych miejscach, to można je przesuwać. Tutaj zobaczmy, że da się w ten sposób ścieżkę wygiąć. I celem jest, żeby tych punktów było jak najmniej, ponieważ jeżeli, bo mógłbym teraz, jeżeli się okaże, że za mało jest jednak punktów, że nie da się dopasować do pewnej krzywizny, to tutaj zobaczmy, z kontrolem się robi plusik, z kontrolem, i mógłbym tutaj tych punktów ponastawiać z kontrolem więcej, a jeżeli punktów mam za dużo, to Ctrl Shift robi minus i punkty można kasować. Tam, jeszcze raz, tam gdzie punktów nie potrzeba, to błędem jest, jeżeli na tym odcinku da się krzywą wygiąć, to nie dostawiamy żadnych zbędnych punktów. To jest błąd, jeżeli punktów jest za dużo, ponieważ psuje to krzywą. No i tutaj próbujemy wyginać. Ja wygnę to może nie tak bardzo dokładnie, żeby to zrobić tutaj w miarę szybko. Na tym to polega, to jest nawet przyjemna zabawa, no chyba, że się tego robi bardzo dużo, to może być męcząca zabawa. Oj, Ctrl Z, jeżeli coś nam nie wyszło, jeżeli nie trafiliśmy gdzieś tutaj w punkt. Tutaj chyba zrobiłem w złym miejscu, więc no mam w tych, o właśnie, mam zaznaczone dwa węzły, dlatego mi się dwa przenoszą. Chciałbym mieć zaznaczony jeden i jak go odznaczyć, może o tak i... Bo jeżeli to są sąsiednie, to one się tak chętnie... No, nie, dobrze się odznaczył. OK. Tutaj, teraz tak. Tutaj to fajnie widać. Będzie takie załamanie widoczne. Fajnie by było, gdyby te ramiona były w jednej linii. I jeżeli tutaj złapię i z Shiftem przytrzymam, Shift powoduje, że one się ustawiają, to prawe ramię i to lewe ramię, tak, normalnie... Można robić tak i niestety będzie widać, bo to nie jest gładka tutaj linia, widać, że się załamuje, więc Shift, tam gdzie można, to pewnie by go warto użyć. Nie wszędzie się da. Dobrze, tutaj robimy. I raczej od punktu, nie do punktu, tylko zawsze od punktu w stronę środka. To samo tutaj raczej wyciągamy, albo tutaj można za to wyciągać. Cofnę jeszcze, bo co tutaj była za sytuacja. O, gdybym, to już jest, tego unikamy, czyli to, w tym miejscu ciągniemy krzywą w dół i tutaj znowu od punktu. Od punktu ciągniemy krzywą w stronę środka krzywej. Wtedy będzie dobrze. No tutaj jakoś trudno chyba będzie, zobaczymy. Dobrze, mniej więcej jest OK. I teraz jak mamy ścieżkę, można, do niej nie można nalewać. To jest inny typ obiektu. To nie jest coś, w co można teraz przeciągnąć kolor. Ale ścieżkę można tutaj dwa razy klikając, zaznaczenie ze ścieżki, czyli mrówki. Ścieżka to ścieżka, a mrówki to mrówki. Fajnie, chodzą mrówki.
I weźmy na nowej warstwie, a tu od razu jak jesteśmy, to może zlikwidujmy biały kolor, czyli przypomnijmy sobie, nie, zrobimy inaczej. Na nowej warstwie, w związku z tym, że mam mrówki, mogę nalać w innym kolorze, zróbmy OK, czerwony kolor i na jeszcze nowej warstwie zróbmy kolorem na przykład niebieskim. O, i tą metodą mamy dwie kopie, a to możemy w ogóle zlikwidować. I mamy teraz tak, wyłączmy te mrówki może, zaznaczenie brak. I przesuńmy sobie niebieski na bok i czerwony na bok. Możemy dodać jakieś tło białym kolorem. Dobrze, widzimy, że obiekty są ładnie wyglądają, są gładkie. Przypominam, że za gładkość odpowiada tutaj, tak musi wyglądać zawsze krawędź, troszeczkę mieć tych pośrednich pikseli. Dzięki temu obraz jest w takiej odpowiedniej jakości. Tutaj widzimy bardzo, bardzo gładkie te obiekty, fajnie jest. Znaczy, pomijając tutaj, o, widać taką niedokładność, o, takie wprawne oko zauważy, coś tu nie tak w tym punkcie. To samo tutaj, drobne takie defekty, dlatego te ścieżki, to co mówiłem z shiftem, żeby ramiona były w jednej linii i tak dalej. OK, mamy to. Gdybyśmy potrzebowali, już nie mam już teraz ścieżki, ale tu jest taka karta, dodaj kartę ścieżki. Tutaj się okazuje, że ta ścieżka ciągle jest. Można by do niej wrócić i sobie tutaj dalej pracować z taką ścieżką. Można również te ścieżki pokasować, jeżeli, no chyba nie warto kasować, bo jak ktoś się napracował, to może chcieć wrócić do takiej ścieżki. Dobrze. Zróbmy w tym ćwiczeniu jeszcze coś takiego. Gradient. Na tej białej warstwie może być. Chcielibyśmy tło niebiesko-zielone. Nie, przepraszam, nie gradient. Mieliśmy zrobić jeszcze taką tutaj krzywiznę. Gradient już był. Jakąś taką krzywiznę sobie jeszcze zróbmy, krzywą Beziera, czyli narysujmy sobie tak. O, przepraszam, tu z shiftem, żeby. Moment, jestem w tym punkcie. Z kontrolem, o, zamykamy sobie kształt. I możemy tutaj. Chcielibyśmy sobie wprowadzić jakiś tutaj inny kolor, inny u góry, żeby tak trochę nasz obrazek ubogacić. Czyli tak, znowu zaznaczamy w mrówki, żeby nalać kolor. Na nowej warstwie sobie nalejemy. O tutaj. Nalejemy kolor jakiś, powiedzmy zielony, że to jest jakaś łąka. I zaznaczenie ze ścieżki, czyli zrób mrówki ze ścieżki, fajnie, chodzą mrówki, na jakiej jesteśmy warstwie, na pustej, nalewamy kolor, fajnie, możemy wyłączyć teraz zaznaczenie i tu jest jeszcze druga opcja, byśmy dali zaznaczenie ze ścieżki, a jeszcze moglibyśmy pociągnąć kolorem ścieżkę, czyli nie przez mrówki, tylko po prostu jest sobie ścieżka i po tej ścieżce narysować coś, czyli rysuj wzdłuż ścieżki. Tutaj wybieramy grubość tego rysowania. Wybierzmy sobie jeszcze kolor jakiś taki ciemniejszy. O, chcemy tutaj mieć trochę ciemniejszą linię też zieloną, czyli rysuj wzdłuż ścieżki. Grubość, rysuj. I narysowała się linia w ścieżkach. To już ma nam nie przeszkadzać, ma się nie pokazywać. Mamy tutaj fajną linię, widzimy, że wygładzona. Widzimy te dodatkowe piksele. I dajmy sobie jeszcze niebieskie tło za tą łąką, czyli dodamy kolejną warstwę, OK. Damy warstwę, albo nie musimy, na tej białej kolorem niebieskim, jeżeli zrobimy jakieś jeszcze, jeżeli tutaj teraz, obojętnie czy tu, czy tutaj przeciągnę, tak. O. I mamy taką kompozycję. I to jest koniec zadania.